Papież Franciszek w swojej homilii podczas kanonizacji dwóch papieży, Jana XXIII i Jana Pawła II, tego ostatniego nazywał papieżem rodziny. I jemu również oddawał w opiekę pracę biskupów i kardynałów, którzy przygotowują się do synodu poświęconego właśnie sprawom rodziny. Jan Paweł II był krytykowany przez nawet wielu katolików za to, że jego nauczanie w sprawach właśnie rodzinnych było konserwatywne i radykalne. Wiele osób spodziewało się, że Franciszek dokona tutaj rewolucji. Jeśli jednak papież obecny swojego poprzednika czyni patronem prac nad rodziną, to chyba oznacza, że rewolucji w tej sprawie spodziewać się nie należy.